Opel Mokka. Jak często zdarza się Wam spotkać ten samochód na ulicy? No właśnie. Jest to o tyle dziwne, że zarówno jego poprzednik, jak i jego rywale to dość popularne auta na naszych drogach. I teraz pytanie, co się stało? Postaram się na to dzisiaj odpowiedzieć. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Mokka gościła już u mnie na testach. Był to wariant w pełni elektryczny. Jeśli ktoś nie widział, to polecam. Ale zanim przejdziemy do tego wariantu, to szybkie wprowadzenie. Co dzisiaj możecie dostać tam z przodu, czyli pod jej maską? A wybór ten będzie dość prosty, ponieważ mamy jeden silnik benzynowy 1.2 w dwóch wariantach, 100 koni i tutaj tylko manualna sześciobiegowa skrzynia biegów, lub 130 koni i tutaj manualna sześciobiegowa lub automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów. Co ciekawe, w aucie tej klasy zachował się też diesel, to jest 1.5 o mocy 110 koni, no i mamy również wariant w pełni elektryczny. I to jest tyle. Jeśli miałbym to skreślić w jednym zdaniu, to ze względu na to, że diesel to również manual, to jeśli chcielibyście jeździć nową Mokką z automatyczną skrzynią biegów, a jak wiemy dzisiaj to jest najbardziej pożądany wariant, to po prostu będziecie jeździli 1.2 o mocy 130 koni. A żeby Wasza wiedza była pełna, to jeszcze kilka bardzo ważnych danych. To 1.2 to silnik oczywiście znany i przez jednych bardzo lubiany, przez drugich wręcz przeciwnie. A czemu? Bo mamy tam 3 cylindry. To jest o tyle dziwny silnik, że ja czasami jeżdżąc z nim mówiłem, że jest super, czasami mówiłem, że mi kompletnie nie leży, więc to jest chyba taka ciekawostka, w zależności w jakim samochodzie on się znajdzie, jak bardzo jest zdławiony, albo może nie jest zdławiony, to wywołuje różne reakcje, mimo że to jest nadal ten sam silnik. Dziwne, ale tak jest. Na pewno jego bardzo specyficzną cechą jest jego dźwięk, bo on czasami brzmi, jakbyście mieli jakiś rasowy wydech. Jak nie jeździliście z tym 1.2, to spróbujcie, czy to w Peugeotach, czy na przykład w Oplu, bo jak nie lubicie silników trzycylindrowych, tak jak na przykład ja, to jest szansa, że ten albo również Wam w ogóle nie podejdzie, ale jest szansa w jego przypadku, że Wam się spodoba. Także polecam przejechać się z taką jednostką, koniecznie. No a ostatnie, że tak powiem, papierowe rzeczy są takie, że mamy tutaj 230 Nm, a do 100 km na godzinę rozpędzimy się w 9,2 sekundy. No i dobra, podstawę mamy za sobą i ja zacznę od rzeczy, która w tym samochodzie najbardziej mi się nie spodobała. I to jest rzecz trochę dziwna, bo zdarzało mi się już wypaść z samochodu. Może nie z miejsca kierowcy, czy na pewno nie z miejsca kierowcy, bo jechałem wtedy na prawym fotelu, czy może nawet bardziej z tyłu i do końca tego nie pamiętam. No ale wypaść, ok. Ale to jest chyba pierwszy samochód, do którego zdarzyło mi się wpaść. I teraz nie wiecie, o co chodzi, więc już tłumaczę. Ten samochód ma strasznie wysoki próg. I to jest jedno. I przez to, że ten próg jest tak wysoki, to wsiadając do tego auta, musicie po prostu bardzo wysoko podnieść nogę. Inaczej, może nie bardzo wysoko, dużo wyżej niż w większości aut. Może najlepszym określeniem będzie nienaturalnie wysoko. I wiąże się to z tym, że jak o tym nie pamiętacie, a ja oczywiście o tym nie pamiętam, bo nie jeżdżę tym samochodem cały czas, to wsiadając do tego samochodu, zahaczasz o próg i do niego wpadasz. I pół biedy, jak po prostu wpadniesz. Ale jest jeszcze druga rzecz. Dach jest również dość nisko. Czyli to wejście do auta jest dość wąskie. Czy po prostu nieduże. I dlaczego to jest dziwne? Bo pewnie wiecie, że ja jakimś wielkim fanem SUV-ów, crossoverów, małych SUV-ów, małych crossoverów, kompaktowych crossoverów i tak dalej, po prostu nie jestem. Ale zawsze osoby, które tłumaczyły mi, że takie samochody są super, miały jeden główny argument. Zobacz, jak do takiego samochodu łatwo wsiąść, czy łatwo wysiąść. Ja mam dziecko, wkładam je często, jest mi łatwiej. Okej, ja taki argument przyjmuję, jest on bardzo racjonalny. Tylko gdzie on się podział w przypadku Mokki? Bo łatwo zahaczyć nogą, łatwo walnąć głową w dach. Dziwna sprawa. I jeśli szukacie takiego samochodu, bo zależy Wam na łatwym wsiadaniu i wysiadaniu, to sprawdźcie to 20 razy. Naprawdę polecam. Pytanie, co się dzieje, jak już za kierownicę wsiądziemy, jak już przywołuję sam siebie
to wielokrotnie mówiłem, że dla mnie w aucie liczy się to, jak się nim jeździ, a nie jak się do niego wsiada, czy jaki ma bagażnik, czy ile miejsca z tyłu. I ja tylko powiem, że Opel Mokka jeździ się bardzo przyjemnie. To jest samochód zrobiony po oplowsku, mimo że to jest już grupa Stellantis. A czemu użyłem takiego słowa po oplowsku? Bo Opel potrafi robić samochody, które się bardzo przyjemnie prowadzą, które są dla kierowcy. Nawet jeśli to jest SUV, czy jest to crossover, to z rywali ten samochód przeważnie wyróżnia się tym, że bardzo przyjemnie się go prowadzi. Mamy tutaj tryby jazdy, możemy sobie jeszcze jazdę uprzyjemnić, mamy eko, mamy normalne, mamy sport. Tylko czemu ja nie będę się nad tym rozwodził? Bo moje pytanie brzmi, pytanie, które ja sobie zadaję, czy w takim niedużym crossoverze na pewno chodzi o to, żeby on się super prowadził? Dla mnie tak. Dla mnie to by było bardzo istotne, tylko ja jestem troszkę dziwny pod tym względem i jestem przekonany, że większość osób, która faktycznie wybiera taki samochód, to raczej liczy na coś innego, chociażby na to łatwe wsiadanie. Więc troszkę mi się tutaj rozjeżdża koncepcja samochodu z tym, co naprawdę dostaliśmy. Tylko tak jak mówię, dla jednych może to być zaleta, na przykład dla mnie. Tylko ja faktycznie takiego samochodu bym i tak nie kupił. Nie Mokki, tylko w ogóle crossovera. Więc no tutaj pewna zagwozdka. Oczywiście, żeby być w pełni sprawiedliwym, jak już wsiądziemy, to nie chodzi tylko o to, że fajnie się jedzie, ale mamy chociażby dużo miejsca nad głową. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja mam 182 cm wzrostu, nie zahaczam o dach. Myślę, że Wy też nie będziecie, nawet jeśli macie więcej. Natomiast z miejscem na nogi już tak różowo nie jest. Siedzę oczywiście sam za sobą, mieszczę się, ale że tak powiem, nad morze to ja tutaj jechać bym raczej nie chciał. To jest bardziej samochód dla rodziny z dzieckiem. I nie używam słowa z małym dzieckiem. Dlaczego? Bo taka rodzina musi schować wózek. Gdzie go schowa? Do bagażnika. A w przypadku Mokki ten bagażnik pomieści 350 litrów. I co prawda mamy tutaj podwójną podłogę i 350 litrów to nie jest jakaś bardzo mała wartość, ale jednak patrząc pod kątem rodziny z małym dzieckiem, czy chociażby wyjazdów z takim dzieckiem, wyjazdów wakacyjnych i potrzeby chowania wielu toreb, no to sprawdźcie, czy na pewno ten bagażnik będzie dla Was, bo on jakiś wielki na pewno nie jest. To oczywiście jest nieduży samochód, więc musimy się tego spodziewać, ale zwracam na to uwagę. No i dobra, trochę sobie ponarzekałem, ale musicie o tych rzeczach wiedzieć, chcąc kupić nowy samochód, jeśli miała to by być akurat Mokka. Ale idziemy dalej. Opel twierdzi, że projektując to auto, robił wszystko, aby ten samochód był jak najprostszy i nie chodzi tutaj tylko o łatwość obsługi, ale ta filozofia miała znaczyć tyle, że projektując ten model, miało to być zrobione tak, aby jak najmniej rzeczy rozpraszało uwagę kierowcy. Czym to się miało skończyć? Oczywiście tym, co ja będę chwalił póki mogę, że w tej części samochodu nie mamy nic dotykowego. Mamy pokrętła od klimatyzacji, kierowca czy pasażer, klimatyzacja jest jednostrefowa, więc zwracam uwagę, jeśli to jest dla Was ważne, ale jest, obsługujemy ją bardzo prosto, same przyciski i same pokrętła. Tutaj oczywiście duży plus, ale nie chodziło tylko o to, bo spójrzcie na zegary. To są jedne z najbardziej minimalistycznych zegarów, jakie w ogóle ja znam. Mają oczywiście kilka ustawień, możemy sobie tutaj troszkę pokombinować, zobaczyć jakieś inne dane, dane z komputera, sam licznik i tak dalej, ale i mogą się nam te zegary nie podobać. Ja na przykład wielkim fanem nie jestem, ale ciężko odmówić Opelowi racji, że są one tak proste i tak szybko dostajemy te dane, na których nam zależy, czyli nie wiem, prędkość, obroty, spalanie, temperatura silnika, bo tu praktycznie nic więcej nie ma. Więc jeśli zależy Wam na tym, żeby samochód Was nie męczył, żeby był prosty, to jest całkiem dobry wybór. Tak samo system inforozrywki. On znowu nie będzie najładniejszy, na pewno. Są systemy na rynku, które pod względem designu są miliard razy lepsze i 100 lat do przodu. Tylko często nie potrafimy znaleźć tego, czego chcemy. Ja tak miałem na przykład ostatnio w przypadku Seata Ateca. Ten system piękny zdecydowanie nie jest, ale znaleźć coś w nim znowu jest bardzo łatwo. Zwróćcie też uwagę, że kokpit w tej części jest skierowany do kierowcy. To jest bardzo fajna rzecz, ja coś takiego lubię. Kiedyś się mówiło, że to jest takie ala kokpit samolotu. Nie wiem, na ile to prawda, nie latałem nigdy F-16, chociaż w tajemnicy powiem, że w nim siedziałem, ale nie pamiętam, jak to było zrobione, bo byłem mały. Ale to jest naprawdę ciekawa rzecz, taka inna, wyróżniająca. Coraz rzadziej się to spotyka, mi się to podoba. I ostatnia rzecz, którą chciałbym poruszyć odnośnie środka, czy ostatnie dwie rzeczy, to druga taka duża wada dla mnie
to jest samochód do miasta, no nie oszukujmy się. Tym samochodem będziemy jeździli przede wszystkim do pracy, po dziecko, na zakupy i tak dalej. Czyli jeździmy w mieście. No ja się pytam po raz kolejny w przypadku Opla czy wielu aut grupy Stellantis, gdzie jest auto hold? Znaczy nigdzie, bo go tu nie ma. Mamy tylko hamulec, oczywiście elektryczny. To jest naprawdę niefajne, że dzisiaj, mając automatyczną skrzynię biegów, zobaczcie, taki mały samochód, 8 biegów. To jest kosmos. Tylko mocno psuje to fakt, że nie mamy tutaj autoholdu. Naprawdę szkoda i naprawdę już na to czas. Bo jak jeździsz po mieście, to więcej stoisz niż jeździsz. I po co masz wtedy trzymać hamulec? Bez sensu. A tą drugą rzeczą jest drążek zmiany biegów, czy ten drążek, którego tutaj nie ma. Ja już parę razy o tym mówiłem. Ale powtarzam to, bo wiele razy widziałem, sprzedając samochody, że klienci, którzy widzą coś nowego typu brak drążka zmiany biegów, czasami się boją, czasami nawet potrafią zrezygnować z jazdy, już nie mówiąc o zakupie, ale z jazdy testowej, bo się boją, że nie będą umieli. Nie bójcie się tego rozwiązania, to jest mega proste. To jest po prostu inne, nie mamy tutaj drążka, mamy taki selektor, to się chyba nazywa tak, selektor, ale to jest do opanowania w 5 minut. Wrzucacie sobie bieg do dołu czy do góry i to jest cała filozofia. Jaki bieg akurat wrzuciliście, widzicie, bo świeci się tutaj literka. Banalnie prosta sprawa. Android Auto i Apple CarPlay są, ale tylko po kablu, także troszkę szkoda. Natomiast system audio jest dokładnie taki, jakiego możemy spodziewać się w tej klasie. Audiofilem dzięki niemu nie zostaniesz, ale też nie taka jest jego rola. Na pewno muszę zwrócić Wam uwagę, jak dużo mamy tutaj piano black. Bo zobaczcie, ono jest w zasadzie wszędzie. Pamiętajcie, że to się będzie rysowało, będzie palcowało, więc w utrzymaniu to na pewno najprostsze nie będzie. Chciałbym Wam też powiedzieć, jak ten samochód jest spasowany, jakie są materiały, jak to wszystko się tutaj sprawuje, ale auto ma przejechane 993 km. Także, no, jeśli naprawdę mam odpowiedzieć, to jest ok. Polecam również dość częste korzystanie z tego przycisku, bo system start-stop w połączeniu z tym trzycylindrowym silnikiem to, jakby to powiedzieć, może tak, podanie krosowe Grzegorza Krychowiaka w reprezentacji. Pomysł dobry, wykonanie trochę gorsze. Spalanie, jakie osiągnąłem podczas testu w mieście, wahało się w okolicy 9, 9,5 litra. Autostrada to już 8 litrów, a na drodze ekspresowej osiągnąłem wynik w okolicy 7 litrów. Najniższe spalanie, jakie udało mi się osiągnąć podczas testu, to była droga podmiejska, gdzie komputer pokazał wyniki w okolicy 5 litrów. I ostatnia rzecz, przed podsumowaniem, to wygląd. Bo o ile Opel, szczególnie przez ostatnie lata, nie był raczej znany z tworzenia pięknych czy atrakcyjnych wizualnie samochodów, spójrzmy chociażby na poprzednią Mokkę. Bleh. No to tutaj nie dość, że nie powiem, że to jest nijaki samochód, to oczywiście kwestia gustu. Każdemu się podoba co innego, ale moim zdaniem, szczególnie jak na Opla, to ten samochód jest mega atrakcyjny. Może nie do końca w tym kolorze, który widzicie, ale na przykład biały z tymi fajnymi LEDami, zarówno z przodu, jak i z tyłu, bo bardzo podobają mi się światła właśnie z tyłu. To jest samochód, który zwraca na siebie uwagę, a tak ma być w przypadku crossovera czy małego SUV-a do miasta. Szczególnie jak mamy tutaj dwukolorowe nadwozie, to jest naprawdę, moim zdaniem, całkiem atrakcyjny wizualnie samochód. I tym powinien przyciągnąć do siebie młodszych klientów, szczególnie, że zobaczcie, że nawet w ramach jednej marki, jak wejdziecie do jednego salonu, to macie Crosslanda i macie Mokkę. Teoretycznie przedstawiciel dość podobnego segmentu. Nie wiadomo, jak on się dziś nazywa, czy to jest mały crossover, mały SUV, kompaktowy crossover i tak dalej. Ale wiecie, o co chodzi. No to w jednym salonie macie dwa dość podobne auta i myślę, że Mokka zdecydowanie wygra u osób, które są po prostu młodsze i szukają atrakcyjnego wyglądu. No to będzie auto dla nich. Tylko teraz pytanie, czy te młode osoby na ten samochód stać? Czyli jednym zdaniem, ile takie cacko kosztuje? Ceny Opla Mokka startują z poziomu 100 400 zł. To oczywiście słabsza stukonna wersja z manualną skrzynią biegów. Jeśli chcielibyśmy mocniejszy silnik o mocy 130 koni, zapłacić musimy przynajmniej 116 100 zł, a auto ze skrzynią automatyczną to wydatek minimum 123 200 zł. Całkiem fajnie wyposażona wersja GS z automatyczną skrzynią biegów to już 127 500 zł,
a najtańszy diesel będzie kosztował przynajmniej 117 600 zł. Wspomnę słowo o wersji w pełni elektrycznej. Ona kosztuje przynajmniej 176 500 zł, a cennik wariantu elektrycznego zamyka wersja Ultimate, która kosztuje 187 900 zł. W dużym skrócie, jeśli chcemy fajnie wyposażoną Mokkę ze skrzynią automatyczną, szykujmy się na wydatek w okolicy 130 000 zł. No i jak widzicie, ceny są jakie są. Oczywiście nie tylko w przypadku Opla czy Mokki, ale wszystkich aut, mówiłem to już miliard razy, ale ciężko powiedzieć coś innego. Jedyna nadzieja, że to się już zatrzyma, że już wystarczy, że w przyszłym roku auta nadal nie będą tak drożeć, nie w takim tempie, może to będą jakieś korekty takie kosmetyczne, oby. Ogólnie porównując, ten samochód kosztuje mniej więcej tyle co rywale, więc jeśli on jest mniej popularny na drogach, tak jak zacząłem, to raczej nie jest to kwestia ceny, bo rywale kosztują podobnie. Więc teraz znowu pytanie, ja w sumie miałem na nie odpowiedzieć, skąd bierze się to, że na drodze nowej Mokki jest mniej. I ta odpowiedź jakaś prosta nie będzie, bo ten samochód ma oczywiście wady, te, które wymieniłem. Ja te wady zauważyłem. I jeśli ja miałbym odpowiedzieć, to wydaje mi się, że Mokka, przez to jak do tego samochodu wsiadamy czy wysiadamy, straciła swój główny atut przedstawiciela tego segmentu, bo wiele razy byłem przekonywany, że zobacz jak do ciebie się wsiada, jak ciężko wsiąść czy wysiąść, no zobacz jak ja mam łatwo. To wcale nie jestem przekonany, że ja w moim samochodzie, który jest niski i do którego faktycznie tak łatwo wsiąść i wysiąść nie jest, to wcale nie jestem przekonany, że tutaj jest to dużo łatwiej zrobić. Poza tym trochę dziwi mnie to, że ten samochód nie jest tak popularny, bo odnosząc go do jego poprzednika, jest nieporównywalnie lepszy, w zasadzie pod każdym względem. Nawet nie ma co gadać, wystarczy na niego spojrzeć. Także jestem bardzo ciekawy, co Wy sądzicie o tym samochodzie, jak on Wam się podoba, czy nim jeździliście, co sądzicie o tym wsiadaniu, albo jeśli jesteście właścicielem takiego samochodu, to powiedzcie, jak to jest na co dzień, bo może to jest do przyzwyczajenia, może ja gadam głupoty. Także czekam na Wasze opinie w komentarzach do tego filmu. Przypomnę tylko standardowo dla osób, które tego nie zrobiły, aby zasubskrybowały kanał, kliknęły ten słynny dzwoneczek. YouTube wtedy przypomni Wam, że na mój kanał wjechał kolejny materiał. A jak już może wiedzieliście, wróciłem do wywiadów i mam już cały szereg osób, bardzo fajnych osób, poumawianych na wywiady, więc oglądajcie, subskrybujcie i co? Do zobaczenia kolejnym razem. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.